Kiedyś tu jeździły tramwaje na ulicy Złotej. Teraz ma powstać plac centralny. A jeszcze wcześniej zostało to wszystko zasypane podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki. A jak to teraz wygląda i co tu faktycznie powstanie i co teraz się będzie działo? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie znajdujemy się teraz nad ulicą Złotą. Ale za chwilę będziemy się znajdować nad ulicami, które już zniknęły z map Warszawy, a niektóre całkowicie, podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki. Pomimo tego, że te ulice i te kamienice przetrwały II wojnę światową, to zostały wyburzone podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki. To było 80 kamienic, ale przed wojną ten teren był o wiele bardziej zabudowany. I to wszystko będzie teraz odzorowane w nowym placu centralnym, który ma tutaj powstać. Z tym, że nazwa oczywiście jest tylko jeszcze, tylko i wyłącznie na temat budowy, może by się później zmienić w zależności od tego, jaką nazwę nada tutaj temu miejscu Rada Warszawy. Tymczasem teraz prace tutaj się rozpoczęły, budowlane i zostały wstrzymane w związku z tym, że zbiorniki tendencyjne, które będą się znajdować na poziomie 7 metrów pod poziomem powierzchni, muszą być wykopane poniżej terenu aktualnego i zaczęły się wykopaliska i odkrycia, co tu było kiedyś i jak teren został pozostawiony po budowie Pałacu Kultury i Nauki, właściwie w trakcie budowy, bo jednak okazało się, że nie wszystko zostało wyburzone i usunięte, a to, co nie było dotknięte, po prostu pozostało i teraz można to dokładnie zobaczyć z lotu ptaka. Ja tutaj się pojawiłem 2 miesiące temu, ale stwierdziłem, że poczekam, aż więcej prac się rozpocznie i dlatego mam ujęcia side by side sierpień 2023 i październik 2023 na dole. Ale więcej o tej inwestycji powie nam bezpośrednio rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, który realizuje tą inwestycję, więc w sumie dowiedzmy się więcej na ten temat. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. A jak wygląda sytuacja na placu centralnym? Tam prace były wstrzymane, co teraz się tam dzieje? Ogłosiliśmy przetarg na prace archeologiczne. Biorąc pod uwagę, ile tam się odkryło tej Starej Warszawy, tych pozostałości kamienic czy pozostałości ulicy Wielkiej, wiadomo, że w każdych takich sytuacjach wchodzi na miejsce archeolog i te rzeczy bada. Tutaj zakres tych prac archeologicznych jest na tyle duży, że postanowiliśmy po prostu zorganizować przetarg na te prace. Przewidujemy, że one pewnie kilka miesięcy potrwają. W zależności od tego, co tam zostanie odsłonięte i jakie będą decyzje konserwatora zabytków, to też będzie wpływało na zakres tych prac. Bardzo często jest tak, że te prace archeologiczne na różnych naszych budowach polegają na tym, że archeolog tam wchodzi, trochę odkopuje, przede wszystkim archiwizuje to, co tam jest, opisuje to wszystko, bardzo często to potem jest zasypywane, ale czasami wychodzi na to, że decydujemy włączyć jakiś element odkopany do prac, na przykład tak było na Placu Trzech Krzyży, gdzie pozostał fragment, odsłonięty fragment torów i bruku. No, generalnie na placu centralnym, biorąc pod uwagę, że kopiemy w miejscu, gdzie przed wojną był po prostu kawał, gęsto zabudowany kwartał Starej Warszawy, no te prace archeologiczne, które trzeba wykonać, są dosyć rozległe. A jak wygląda sytuacja w takim razie, kiedy się skończy ta inwestycja? Jaki przybliżony będzie termin? Ona była przewidziana na z tego co pamiętam, na kilkanaście miesięcy. No już wiemy, że to się wszystko przesuwa, więc teraz nie pokuszę się o wskazanie konkretnego terminu. Sam pan, panie redaktorze, tam był, widział, jak to wygląda, co tam jest pod spodem. Podchodzimy do tego spokojnie, dlatego że no, jakby nie mówimy o miejscu, które ma jakieś funkcje komunikacyjne. Nie rozkopaliśmy żadnej ulicy, więc też nie ma takiego dużego napięcia, żeby... Ulica tam jest. Ulica tam jest, ale przedwojenna, nie używana. Nie ma takiego dużego napięcia, spokojnie chcemy, biorąc pod uwagę też miejsce, w którym to wszystko odsłaniamy i to, jakie to ma znaczenie dla Starej Warszawy, chcemy spokojnie te prace przeprowadzić z szacunkiem dla wszystkiego tego, co tam jest pod spodem.
W skrócie, trochę tutaj będzie teraz realizowanych prac, a sama inwestycja będzie opóźniona, dlatego że nie jest to ważny element w centrum Warszawy, nie jeżdżą tutaj samochody, nie ma tutaj ważnych ciągów pieszych, no to po prostu prace nie są kolidujące z głównymi ciągami komunikacyjnymi w mieście. Więc po prostu na spokojnie archeolodzy, którzy będą tutaj teraz pracować, będą mogli robić swoje. Bo teraz znajdujemy się nad ulicą Złotą, starą, która miała jeszcze kiedyś linię tramwajową. Tu widzimy kamienice, które też zostały całkowicie wyburzone, widać nawet dokładnie zarys chodników, podjazdów, czy nawet studni, które teraz były tutaj w starych kamienicach. Też jest fragment starego elementu wejścia do jednej z piwnic. I to za chwilę zobaczycie. A teraz jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Wielkiej i ulicy Złotej. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ulica Wielka została całkowicie usunięta z map Warszawy podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki. Teraz patrzymy się na ulicę Złotą, która kiedyś prosto szła. Teraz byśmy pojechali do Złotych Tarasów i dalej w kierunku Woli. Ta ulica została przecięta w różnych miejscach, przez kilka ulic, czy to przez Marszałkowską, czy to przez Pałac Kultury i Nauki, czy to przez Emil Tatar, czy to przez Jana Pawła II. Natomiast ulica sama jest jednym ciągiem. I nawet jeżeli tego nie widać, to ma tutaj oczywiście cały czas zarysy historyczne. Teraz znajdujemy się nad ulicą Wielką, z której możemy zobaczyć po lewej stronie trochę więcej kamienic. To co ciekawe, według mnie jest bardzo ciekawy aspekt, że dokładnie widać tutaj zarys starych budynków. Widać też, że dokładnie wszystko zostało wyrównane równo z ziemią podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki, tak aby po prostu to nie wchodziło w ten zakres. I widać też, jak dużo ziemi zostało tutaj usypanego i na jak wysokiej powierzchni zostało wybudowane Pałac Kultury i Nauki. Na jednej wielkiej betonowej płycie to zostało wszystko osadzone, a pod spodem kryje się cały czas stara Warszawa. I najprawdopodobniej takich miejsc dookoła całego Pałacu Kultury i Nauki jest więcej. Pewnie jakbyśmy odkopali część parków, byśmy zobaczyli kolejne kamienice, kolejne ulice, których już aktualnie nie ma. Nie mówię, że warto odzyskać te ulice w dokładnie takim samym przebiegu i w takim samym stanie znaczenia jak kiedyś. Bo trzeba pamiętać, że kiedyś nie było tak dużych ulic, jak mamy teraz w Warszawie. Marszałkowska czy Jana Pawła II to ulice nie do pomyślenia w poprzedniej Warszawie. Tak dużych ulic kiedyś nie było. Tramwaje jeździły normalnie z samochodami, co teraz jest całkowicie nie do pomyślenia w stolicy. I według mnie to jest dobre podejście, jakie zostało zrealizowane w Warszawie powojennej, bo faktycznie mamy ulice, gdzie tramwaje są całkowicie niezależne od ruchu samochodowego. Są większe i szersze ulice, choć aktualnie to jest usuwane, natomiast to się pozmieniało. Miasto się po prostu zmieniło na przestrzeni tych kilkudziesięciu i kilkunastu wieków, a właściwie najwięcej w okresie wojennym, no bo całkowicie zostało wyburzone i wtedy faktycznie można było wszystko postawić zupełnie po nowemu. I teraz odkrywamy to, jak wyglądało to kiedyś. Odkrywamy, bądź po prostu zobaczymy, jak to można było zaobserwować teraz, właśnie na Placu Centralnym. No i tutaj oczywiście nie tylko i wyłącznie są odkrycia przy tym skrzyżowaniu ulicy Wielkiej i ulicy, ulicy Złotej. Również w tym miejscu możemy zobaczyć parę ciekawostek. No i to wszystko teraz będzie odkopywane, sprawdzane i będziemy patrzeć na przestrzeni najbliższych miesięcy, co tu jeszcze odkryją. I oczywiście co parę miesięcy też będę tutaj wpadać, oglądać i jak będzie dało się gdzieś wejść tam pod ziemię, do tych piwnic też oczywiście jak najchętniej tam wpadnę. Co miałem okazję zobaczyć właśnie dwa miesiące temu, który film już obejrzeliście w ładnej tysięcznej liczbie wyświetleń, gdzie tam wszedłem na dole pod Trybunę Ludu, bo tam też ciekawe pomieszczenia, tutaj wam pozostawię link do tamtego filmu, abyście sobie zobaczyli więcej. Tymczasem teraz przejdźmy do tego fragmentu, o którym może już mało kto pamięta, że wzdłuż ulicy Marszałkowskiej powstaje ścieżka rowerowa. A jak wygląda sytuacja na Marszałkowskiej? Tam ścieżka rowerowa powstawała i też było coś odkopane. Tak, ale akurat na Marszałkowskiej te prace postępują bardzo zgodnie z planem. Tam one są przewidziane do ostatnich tygodni listopada, jeśli dobrze pamiętam, do 23 listopada. Tam dokładnie to przebiegło tak jak wspominałem, jak się prowadzi takie prace, to znaczy archeolog tam wszedł, dlatego że przy placu Żelaznej Bramy odkryliśmy rogi dwóch przedwojennych kamienic. Archeolog wszedł, zbadał, zarchiwizował, to była nawet chyba piwnica jakiejś przedwojennej restauracji, więc tam się pojawiły jakieś takie elementy zastawy. Natomiast to już jest w tym momencie przebadane. Droga rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej już w zasadzie jej ślad jest gotowy. Wykonawca też teraz intensywnie pracuje na samym placu bankowym. Tam wszystko idzie zgodnie z planem i do końca listopada ta inwestycja powinna być skończona.
kiedy możemy się spodziewać dalej przez? Jesteśmy w trakcie projektowania kontynuacji tej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Andersa. Bardzo bym chciał, żeby w momencie, kiedy ten projekt był gotowy, można było w przyszłym roku rozpisywać przetarg na wykonawcę. Zobaczymy. Liczę na to, że to się uda. W każdym razie ta kontynuacja w stronę północną jest już projektowana. Więc jak widzicie, tam na Marszałkowskiej też prace są realizowane, droga rowerowa niedługo będzie już przejezdna, natomiast kolejny fragment jeszcze trochę później. Natomiast tutaj jeszcze taki jeden fragment, taka jedna ciekawostka, która była realizowana w ostatnim czasie przez prywatnego dewelopera. Zupełnie nowe wejście na stację metra Świętokrzyską, już nie te półkoliste, niebieskie, tylko takie trochę nawiązujące do drugiej linii metra. Według mnie ciekawie, że jakieś nowe koncepcje wyjść na stację metra pojawiają się, pomimo tego, że stacje mają już trochę lat i są już starsze, natomiast według mnie to powinno i tak nawiązywać do charakterystyki bardziej, jeżeli chodzi o pozostałe wyjścia. Bo to, że jest jedno takie wyjście, które zupełnie inaczej wygląda od pozostałych. Mamy też jedno niebieskie, które też zupełnie inaczej wygląda. I pozostałe wyjścia w ramach budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. Według mnie wszystko to powinno być połączone w jedną całość. Wszystkie wyjścia powinny wyglądać tak samo. Chociaż może komuś się podoba taka koncepcja. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie z Placu Centralnego, najprawdopodobniej za 2 miesiące. Cześć!